Szanowni, a zacni, niedawno odwiedził mnie autor tej książki, właściwie jej tłumacz i wydawca, bo to jest przekład i opracowanie angielskiej relacji o państwie Polonia, które zarazem otrzymałem w podarunku. Bardzo jestem wdzięczny, bo to obszerne i wnikliwe opracowanie zostało sporządzone przez agenta wywiadu w roku 1598. Anglia obawiała się wtedy ni mniej, ni więcej tylko polskiej interwencji zbrojnej. No ale agent John Peyton, który dotarł do samego kanclerza Zamoyskiego i do jego otoczenia, przeprowadził wnikliwe obserwacje i rozmowy, rozwiał wszelkie obawy Anglików. Otóż pisze on, że siły i środki ich, czyli Polaków, do sposobu prowadzenia wojny, która miałaby być kontynuowana przez dłuższy czas, są bardzo małe z powodu publicznego i prywatnego ubóstwa i wolności, czyli swobód prowincji. Skarb publiczny jest zubożony sposobami, które już wyłożyłem. Dlatego właściwie twierdził, że szlachta nie chce prowadzenia wojny, nie będzie na nią łożyć, bo musiałaby opłacać ją z własnej kieszeni. Przewidywania innych zagrożeń, które Peyton wyłożył w tym bardzo, jak powiedziałem, obszernym materiale, sprawdziły się 20 lat później i jeszcze kilka, kiedy nastąpiła wielka klęska armii koronnej pod Cecorą, a rok później, czyli dokładnie 400 lat temu, potęga otomańska stanęła u wrót Rzeczypospolitej na Dniestr. Otóż wtedy Sejm co prawda wyasygnował potrzebne sumy, co prawda rozesłano wici, ale pospolite ruszenie zbierało się wolno i gdyby nie to, że do polskiej armii, która przeszła Dniestr, okopała się pod Chocimiem już po drugiej stronie, już poza swoją granicą, no gdyby nie to, że dołączyli kozacy pod wodzą najpierw Bordawki, a potem pod wodzą Piotra Sachajdacznego i ta ich siła stanowiła połowę, nawet może troszkę więcej całej armii chrześcijańskiej, która przeciwstawiła się wtedy otomańskiemu najazdowi. Gdyby nie to, to byłoby kiepsko. Chociaż oczywiście mieliśmy doskonałego wodza, Jana Karola Chodkiewicza, który przewyższał dowódców tureckich, chociaż mieliśmy też pomoc boską i nie bez powodu obok mnie obraz Matki Boskiej Kurnickiej, która jest w typie tych obrazów Matki Boskiej, które stały przed oczami ludzi wówczas modlących się o ocalenie Rzeczypospolitej, bo chodziło o ocalenie. I to nie Wiedeń, nie Kirchholm, nie drugi Chocim stały się mitem założycielskim wolności, swobody i męstwa pierwszej Rzeczypospolitej. Ale tym mitem założycielskim wolności, swobody i męstwa, może troszkę przesadzam z terminologią, ale jednak tak było. Był pierwszy Chocim. On udowodnił, że jesteśmy gotowi do odparcia wielkiego najazdu i że jesteśmy pod opieką Bożą i że jesteśmy też zdolni używać swojego męstwa, mimo tego wszystkiego, co było negatywne, co prowadzić mogło do zgub. Otóż dziś mija 400 lat od momentu, kiedy te obie wielkie armie, nasza mniejsza i gigantyczna armia osmańska, stanęły naprzeciwko siebie u wrót Rzeczypospolitej. Zamierzam Państwu serwować codzienny serwis wojenny. Tak się złożyło, że dni miesięcy i dni, tygodni, które upływały w ciągu tego wielkiego starcia, tej bitwy pod Chocimiem roku 1621, są te same. Ten sam poniedziałek, ten sam wtorek, ta sama środa końca sierpnia i września roku 1621 i 2021. Do zobaczenia w kolejne dni, kiedy będziemy przemierzać pola chocimskie i patrzeć na Rzeczpospolitą, Imperium Osmańskie i ludzi, którzy mu się przeciwstawili w imię Boga i Ojczyzny. Dziękuję dziś za uwagę. Do jutra.